Za chwilę! Anna! Nic nie będzie już takie samo. Świat, który państwo znacie, przechodzi do historii. Za chwilę w ringu. Niesamowity przyjaciel Krzyśka Stanowskiego, Marcin Neumann! Naprzeciwko przyjaciel całej reszty świata, będzie trwała nie dłużej niż jedną rundę! Monika! A to dopiero nie wychodzą! Spokojnie, jeszcze nie! Monika pierwszy wychodzi. Najman pierwszy. Dlaczego pierwszy? No bo nie jest jak obrońca tytułu. A królem, w ogóle wiecie, że w stawce tej walki jest pas, ale pas króla, który sam wyprodukował dla siebie Casio i powiedział, że jak on wygra, to on ten pas zachowuje. Ale jak Najman wygra, to niebo nie zasługuje na ten pas. Król jest Czyli bierze pod uwagę, że może przegrać. Nie, no ale to generalnie w formie żartu, bo sam sobie wyprodukował pas. Aha. O, teraz, L-testosteron wychodzi. Już. Marcin Neumann! A czy ty bierzesz podwójną stawkę? Syrena ja kiedyś wyjdę do ringu? Tak, będziesz tam ze mną. Ja ci kręcę, nie masz łyka, wezmę. Let's get ready. Ja też muszę łyka, bo aż mi zaschło w gardle. Moi drodzy, to jest ten moment. El Legosteron, król odklepywania, cesarz poddawania walk przed czasem. Marcin Neumann zdjął koszulkę, pokazał cycki, miseczka B, napił się wody, odchrząknął, położył gdzieś do ust, fantastyczny ochraniacz. I on jest skoncentrowany, on jest gotowy, on wie, że to są jego chwile chwały. Za moment Don Casio także wyjdzie, ale wcześniej makijaż, make-up na tą piękną twarz, ogoloną, wypachnioną, no i skoncentrowaną. Kto okaże się lepszy? To jest nasze pytanie. Włączamy tryb radio, włączamy tryb emocje, wychodzimy z założenia, że albo nie oglądacie tej walki, albo ją oglądacie, ale chcecie mieć bekę razem z nami. Marcin Neumann jeszcze w tej chwili sprawdzany przez wszystkich i za moment pojawi się w oktagonie. Przypomnijmy, to nie będzie walka w formule MMA, to będzie walka w formule bokserskiej, ale z rękawicami z MMA. I tak właśnie będą się bić. Dobrze powiedziałem, czy nie dobrze powiedziałem? Wszystko się zgadza. Nawet buty mają, także to świadczy. Nawet tym, buty mają, więc wszystko się zgadza. Ponad 109 kilo żywej wagi do ringu wprowadził Marcin Neumann. Czekamy na to, aż pojawi się Don Casio, który naprawdę kilka fajnych cytatów powiedział w trakcie walki z Andrzejem Kostyrą, w trakcie wywiadu z Andrzejem Kostyrą. Jestem tam po to, żeby wygrywać z ogórkami, których mi dają. To oczywiście cytat o Fame MMA. Szkoda mojej mądrej głowy na boks, dlatego stałem się celebrytą. Czuję się bardziej aktorem niż celebrytą. To wszystko za te myśli Don Casiusza i już zaraz to właśnie on będzie walczyć z Marcinem Neumannem. Czekamy na to, kto okaże się najlepszy. Czekamy na to, aż wejdzie do ringu teraz już właśnie gdzieś w świetle Jupiterów. Takie złote Jupitery, tak jak złote są nasze myśli przed tą walką, tak jak złote były bonmoty, jakie się tutaj pokazywały. Jest Don Casio pewny swego w otoczeniu dwóch ring girls. Teraz trochę rapuje, co prawda już nie w kominiarce, nie w różowej, nie ma też debilnej różowej marynarki. Ma koszulkę z napisem Fame białą i teraz ją zdejmuje. Nie ma jakiegoś sześciopaka, który by nas jakoś specjalnie zachwycił. To nie jest tarka, na której można na przykład smażyć jajka. To nieważne, to nieistotne. On jest pewny swego, mimo tego, że waży 10 kilo i 300 gram mniej, jak wyliczył tygodnik kibica. Od Marcina Neumanna też wkłada ochraniacz do ust. Jeszcze za chwilkę będzie, jak się nazywa to coś? Wazelinka, tak? Wazeliną obsmarowany i będzie gotowy do walki. Czy Marcin Neumann przegra po raz 76 w karierze? Czy też tym razem zmieni się ten fatalny bilans i on pokona Dona Casiusza? Jest godzina 12:06. To wszystko rozpoczęło się od 12:00. Nasze 100-kilogramowe kopciuszki pojawiły się w oktagonie. Gdzie jest ten, mój drogi, jeszcze powiedz mi tylko cały event, to jest Łódź? Łódź.
Klub Wytwórnia. Klub Wytwórnia. Ja byłem w Łodzi w hotelu Anders. Polecam wam serdecznie. Tam jest bardzo fajnie, ale ja nie o tym. Teraz już widzimy wymachy Don Kasiusza. Prawy, lewy, prosty. On poprawia jądra. Sprawdza, czy są dobrze umiejscowione. Jeszcze teraz penis do lewej nogawki i będzie gotowy, żeby walczyć. Ostatnia walka przegrana, jeżeli chodzi o Marcina Najmana. Wygrana, jeżeli chodzi o Don Kasiusza, który ma 7 cm więcej wzrostu, 2 cm więcej zasięgu ramion. No i co? I czekamy na tę walkę. Są też moi przystojniejsi i lepiej ubrani odpowiednicy z Fame MMA. Mateusz Kaniowski i Marcin Malczyński, których teraz pokazuje nam realizator. Ale ja nie chcę ich oglądać. Ja chcę patrzeć na tych ludzi, których walkę za chwilkę będziemy komentować. A właściwie ja będę komentował. Marcin Najman. Runda pierwsza! Runda pierwsza! Runda pierwsza! Zaczynają! To są emocje! To są niesamowite historie! Ostatni raz byłem tak podniecony, gdy komentowałem Mistrzostwa Polski w zapasach z hali w Zgierzu. Marcin Najman, on już teraz absolutnie w innym świecie. W świecie odklepywania, w świecie nokautu, w świecie prawdziwych mężczyzn. Podchodzą do siebie. Ciężko się do Marcina zbliżyć, bo ten brzuch jednak wystaje dobre 30 cm przed niego. Spojrzeli sobie głęboko w oczy i teraz są przygotowani. Marcin już jakby lekko zawrócony. Marcin Najman, sierpy, ale takie konkretne, prawy, lewy, prawy, lewy. Don Casio pokazuje, podejdź do mnie, ja ci zaraz pierdolę, co się tutaj wydarzy. Don Casio, lewy, prawy, sierp, ale nie trafi. Marcin Najman się cofa, Marcin Najman jakby się trochę bał. Don Casio, do przodu idziesz, doszedł prosty do twarzy Marcina Najmana. Marcin Najman, pomyliły mu się sporty, Marcin Najman zapomniał, że to nie jest MMA, tylko boks. Co to się wydarzyło? Marcin Najman, co ty się pojechało? Co z tobą jest ty tak, człowieku? To jest MMA! Wróć, to nie właśnie! To jest boks! Marcin! Co to jeszcze będzie walka? Przecież to debil jest! Teraz prowadzi sędzia Marcina Zarączkę, tak jak się prowadzi dzieci do przedszkola! Ale nie! Teraz z tego kocha zwariował! Koniec walki! Czy to jest koniec, czy nie jest koniec? Nie jest koniec! Marcin Najman oszalał! Marcin Najman przegrał walkowerem! Chciał go! Parowysta! To jest niemożliwe! O Jezu, teraz! Na Don Kasiusza! Gdzieście mamy? Dlaczego nadajesz? Jesteś tu, panie komentator! Nie zawodnik, nie wiem już! Mam tego dosyć! Zaraz dwie osoby przygwoździły Najmana! Kawieku, jesteś kompromitacją tego kraju, rozumiesz? Żal dupę ściska wszystkim, że cię gadasz! Ty nawet nie umiesz boksować! Tobie się wszystko popierdzi! Ja pierdzielę! Język! Patrz, kryminał! To jest kryminał! Zobaczcie, co się dzieje! Prawdziwy jakie wojownik. Pretensje Kasiusza, zobacz! Kasiusz chciał się bić! Zobaczcie, Kasiusz się jest zalamany, on nie wierzy! Co się dzieje? Ja cię kręcę! Ale Najman za to nie dostanie pieniędzy, znaczy się jeszcze... Przecież to jest jakiś tam! Zostanie z pozwu, który wytoczył Kas. Jak ty chcesz o Ameryce mówić, jak ty nie wiesz, jak boksować, tylko nogami walisz, Krzysztof Stanowski przegrał 2000 zł. Przepraszam. A jak ty jesteś Nigerii, tak? Gdzie jest kamera? Oktagon, to go zmyliło. Spokojnie, no jesteś w oktagonie. Przyniesiesz mi te pieniądze w zębach. Co tu się wydarzyło? Jaja niesamowite. Marcinie! Zły! Na to, że jesteś zły! Chcę walczyć! Dajcie, jesteś zły! Jesteś na to, że nie umiesz zasad boksu zapamiętać! Ręce k***a nie nogi, no! To jeszcze jedna walka będzie, bo się nie zdążył pożegnać! Ale wiecie co? Ja wam powiem tylko jedno! Marcin Najman zaskoczył! Ja dwie godziny na to czekałem! Co wieku, no! Jeszcze dwie walki i będzie walka Marcina! Walkę życia mi zniszczyłeś! I po co wkładasz jeszcze w gębę ten... Bo może to nie koniec! Gotowy, zobaczcie, zobaczcie! Czytaj sobie fizykę kwantową! O fizyce kwantowej czyta, a przepisów nie przeczytał. Tak. No. Nie wiedział, w jakiej walce stanął. Nie wiedział, co czy ty w ringu.
Jesteś w ringu, to od razu... 2000 złotych! 2000 złotych! Ale ja... Bij się z polem! Przecież to jest żart! No spokojnie! Michał! No zobacz, gotowy jest. Kasiusz jest gotowy. Ile trwało? Minutę? Dawaj, Kasiusz, znokautuj go! Nie śledziłem czasu, ale minutę, górę nie minutę. Nie, Marcin, mam nadzieję, że jeszcze cię zobaczymy w ringu. Że zobaczymy cię w oktagonie. Stoczysz, będziesz mógł kopać, sprowadzać do parteru. Prawdziwy wojownik. Dzisiaj zobaczyłeś tą walkę życia. Uwaga. Don Casio, Don Casio. Historia. Wszyscy w kinie Don Casio. Nie, no to jest... Marcin, Don Casio. Ale szczerze to było niepoważne. A może spróbujemy się połączyć z Don Casio. Z Marcinem. No nie, jak teraz przeszkadzasz. Dajcie to głośniej. No, nie możemy. Ty, no fizyka kwantowa, geopolityka, będzie doradzał, jak Trump ma wybory poprowadzić w Stanach. Tylko przepisów nie przeczytał, w jakiej dyscyplinie startuje. Co to jest za gości? Nie, ja rozumiem, ty, on mówi, że się przyjaźni z Gołotą, no ale Gołota jak poniżej pasa uderza, on jeszcze coś kuma. Ale przynajmniej rękami uderzał, ale nogami złapał. Ale poczekaj, bo tu był taki chaos, że może ludzie nie wiedzą, co się wydarzyło. Opowiedzcie to na spokojnie. Moi drodzy, to miała być walka bokserska. Po kilkudziesięciu sekundach Marcinowi Najmaszowi coś się przestawiło. Nie przestawiło się, że to nie musimy zaprezentować. Zaczął najpierw rzucać się na swojego rywala, a potem zaczął go kopać. Walka bokserska, mają na rękach rękawice zaprezentujmy, bokserskie. Zaprezentujmy, stań. Ja cię kręcę. Ty jesteś Don Casio. Zdejmij okulary. Ja jestem Don Casio. Ja jestem Marcin Neumann. Idźcie tam. A może na kanapę bezpieczniej. Musimy tutaj. Kurde. I ta walka wyglądała tak. Najpierw poczekaj, no, tak. Żebyś mi nie uderzył, no, bo tam nie było ciosów. Dobra, dawaj. Stanęli. No i tak, najpierw tam uciekał Neumann do tyłu, ja mówię, już psycha pękała. Co jest? Żeby nas było lepiej widać. Już psycha pękała, już tam się wycofywał, ale mówią mu, chłopie, wyszedłeś z kamery, wracaj. No to wrócił i zrobił tak. A Don Casio mówi, to jest bok. No to sędzia w koszu mówi, stop, panowie. Ostrzeżenie dał. Ostrzeżenie, umawialiśmy się na boks, nie ma takiego bicia. Nie ma pania za nogi. No i Don Casio wziął dobra. No i ten, stoją i ten mówi, Marcin, rozumiesz? A Marcin, rozumiem, czytałem o fizyce kwantowej, czytałem, wszystko rozumiem. Jestem Amerykanistą. To jest boks, tak? To jest boks. No to sędzia mówi, dobra, to już walczcie w ramach boksu. Co zrobił Marcin? Marcin zrobi tak. Oczywiście nie trafił. Nie, trafił. Ale nie musi hula. Nie, w tamtą, do drugiej. Tak, no, dobre. Jak, tak? Tak. I sędzia wtedy skoczył, powiedział, koniec, to debil jest. A ten jeszcze się rwał. A mówi, dawaj mi go, jeszcze go trafi. I potem zaczęli się wszyscy bić, jak na walce Gołoty z Renikiem Boy. Tak, ja jestem debilem. Ja jestem największym debilem od Marcina Neumanna. Dwa koła poszło. Ja jestem większym debilem od Marcina Neumanna. No, a może, ja rozumiem, że a to można... nie jest tak, Marcin, a to nie jest tak, że jakiś coś tam... No skoro dyskwalifikacja, to może nie... nieważne nie zakłady. Ma. Nic już nie ma. Nie, no gdzie nieważne zakłady? Chociaż wiecie, że była taka historia po złym werdykcie w Fame. Ja stawiałem. Powtórka! Tu raz mu się udało, no i rzucił. Złapał gościa za lewy obalił. Odruch bezwarunkowy. Zobaczcie, jak obalił, to on potem jeszcze bił przecież. I nogą go kole. No ja cię kręcę. I celne kopnięcie, prawda? Nie, no to jest żenada, no. Ale on to specjalnie zrobił, on nie chciał się bić. Znów się przestraszył. Tak, no ale tu zobacz, tego trzymają. Szukał sposobu, żeby nie dostawać, bo może ja bym z nim wygrał. No, ja bym zszedł z tych trzech baniek do bańki i już się robi tak... I dwójka dla zwycięzcy. I dwójka na nie, co? Chcę trójkę. Trójkę? Ale dzisiaj się zdradziłeś. A to Casio do kamery. Dzisiaj się zdradziłeś, bo dzisiaj trochę pokazałeś, że i kopnąć potrafisz, i uderzyć potrafisz, tak, że to kurde ja nie tylko, jest. Ja tylko się tak kamuflowałem. Niesamowite. Ale słuchajcie, jest głos, kategorii... jest głos od włodarzy, bo tak w kategorii co, możemy nie wiem, o co chodzi. Nie, dobra, i tak nie możemy tego słuchać. Słuchajcie, w kategorii najdziwniejsze wydarzenia pseudosportowe w historii ludzkości, no to jest wysoko. To jest... Słuchajcie, ja przepraszam, ale ja potem muszę się napić jakiejś kolki. Nie jakiegoś barszczyku. Ja przepraszam moją rodzinę. Odrobię jakoś te pieniądze. Nie, no słuchajcie, ale mam... Umuję samochód prezesowi Smokowskiemu.
nie kontrolowali. O, jest głos od Krzysztofa Rozpary, o właściciela organizacji, który powiedział, że do takiego widowiska w ogóle nie powinno dojść, nie na to się umawiali i że Marcin Najman poniesie konsekwencje tego, co się dzieje.